wyznaczeni przedstawiciele zespołu pojedynczo zabrali głos. Myślę, że ta granica 3 do 5 minut. Dzień dobry Państwu, Dariusz Pietrucha, wicedyrektor zespołu szkół nr 2 w Piekarach Śląskich. Ja może tylko odpowiem na początku w 3 punktach na to, co przed chwilą przedstawił Pan Naczelnik. Pierwsza rzecz, były przytaczane dane z tabeli, które świadczą o mniejszym naborze do naszej szkoły. No niestety, to jest bolące dla mnie, ale zostało to przedstawione w ten sposób, jakby ten nabór tragicznie spadał już od lat. Proszę Państwa, po raz pierwszy temat zmian, reorganizacji oświaty pojawił się w zeszłym roku szkolnym i to też tak nie do końca, że tak powiem, było dopowiedziane, na jakich zasadach to ma nastąpić. Tak czy inaczej padła nazwa naszej szkoły i niestety odbiło się to na naborze. Jak Państwo przypatrzycie się tej tabelce, tam wyraźnie widać, że w ostatnim roku szkolnym to są efekty właśnie, no niestety nazwę to po imieniu plotek, które się rozeszły w Piekarach. Nabór do naszej szkoły diametralnie spadł. Myśmy naprawdę walczyli, żeby jednak tych uczniów pozyskać, ale to się musiało odbić, dlatego ja mam bardzo mocne obawy, jeżeli chodzi o ten rok szkolny. Druga sprawa, problemy gruntowe, które w obydwu koncepcjach są przedstawione, że połączenie, o którym wspominał Pan Naczelnik, czy inaczej, włączenie dokładnie, że biorąc szkoły zawodowej do mojej szkoły, do zespołu szkół nr 2, nie może nastąpić obecnej lokalizacji mojej szkoły, czyli w Brzezinach Śląskich przy ulicy Rozdzińskiego z powodu problemów gruntowych. Proszę Państwa, ja po pierwsze chcę zaznaczyć, że z powodu tych problemów gruntowych, które się ciągną od lat, nikt nas nie wyrzuca z naszej szkoły. My dalej możemy funkcjonować. Natomiast ja nawet dzisiaj przywiozłem ze sobą pismo, że spółdzielnia rolnicza jest gotowa do podjęcia jakichkolwiek negocjacji. Bo tak naprawdę w tych materiałach dla Państwa radnych jest dodana później tabelka, która przedstawia cały tok postępowania odnośnie prób rozwiązania problemu gruntowego, ale tak naprawdę, proszę Państwa, nigdy jakichkolwiek rozmów nie było. Sprawa jak gdyby jest skierowana tylko i wyłącznie do sądu i odbywa się w salach sądowych. Natomiast rolnicza spółdzielnia naprawdę chce się tego problemu pozbyć. Wyjście, że tak powiem, jest dwojakie, bo jak zrobiliśmy już naprawdę no, rozpoznanie, pytaliśmy się spółdzielni rolniczej, jak to wygląda, oni to wyszukali w swoich dokumentach. Wygląda to dokładnie tak, że w latach 80., kiedy nasza szkoła była, przestała już być szkołą przy zakładową Orła Białego, gdyż ZGH jako takie przestało istnieć i miasto przejęło, samorząd przejął naszą szkołę. Okazało się, że część gruntów, na których leży budynek naszej szkoły, leży na terenie Bytomia. I niestety miasto Bytom sprzedało spółdzielni rolniczej tą działkę i jeszcze wiele, wiele innych. Ja podejrzewam, że po prostu nikt tego do końca wtedy nie sprawdzał. Jako działkę rolną. A na tej działce rolnej stał budynek. I od tego momentu sprawa się ciągnie do dzisiaj. Właścicielem terenu jest spółdzielnia rolnicza, która go kupiła. Ona, broń Boże, nie chce w żaden sposób działać przeciwko szkole. No natomiast problem jest do uregulowania, więc ja myślę, że i spotkanie Pana Prezydenta z prezesem spółdzielni rolniczej i być może spotkanie Pana Prezydenta Piekar Śląskich i Pana Prezydenta Bytomia załatwiłoby sprawę, być może nawet i bezkosztowo. Natomiast jest też druga sprawa. Myśmy się kiedyś, bo zawsze słyszeliśmy, że to jest sprawa nie do załatwienia, kosztująca mnóstwo pieniędzy. Myśmy poprosili prezesa spółdzielni o wycenienie tego gruntu. Gdyby po prostu trzeba go było, załóżmy, kupić, ile by to kosztowało? Pan prezes udzielił nam informacji, że ten grunt, jest to niecały hektar, chodzi dokładnie o ogrodzony teren naszej szkoły. I wycenił go na 40 zł za metr kwadratowy jako działkę budowlaną. Już nie rolniczą, tylko jako budowlaną. Z tym, że od razu podano, że jest to cena do negocjacji. Czyli, proszę Państwa, można by, takie jest moje domniemanie, zejść z ceną tego gruntu, na którym stoi szkoła, od 200 do 250 tysięcy. Gdyby, jeszcze raz powtarzam, trzeba było tą działkę kupić. Tutaj rolnicza spółdzielnia wyraża chęć jakiegokolwiek dogadania się, rozłożenia tego na raty, to nie musi być jednorazowo wpłacane. Także to jest cały koszt uregulowania spraw prawnych,
które no, są jak gdyby głównym powodem tego, że do włączenia szkoły zawodowej do nas nie może dojść w naszym budynku. Myślę, że to jeżeli chodzi o sprawę gruntów, wszystko. Natomiast proszę Państwa, padła tutaj też kwota przenosin naszych pracowni do, załóżmy, byłego gimnazjum nr 3, do budynku po byłym gimnazjum nr 3. Proszę Państwa, kiedy ja zobaczyłem te materiały, które Państwo radni macie przygotowane, bardzo mnie zabolał fakt, że tam jest podana cena 273 tysiące, a na dole jest adnotacja, dane są podane na podstawie danych przekazanych przez ZLS nr 2. Wszystko się zgadza, tylko myśmy podali dane, przepraszam, kwotę 345 tysięcy. Pominięto dwie nasze pracownie komputerowe. Pan naczelnik przed chwilą tłumaczył, że wziął pod uwagę fakt, że w gimnazjum nr 3 znajdują się już pracownie komputerowe, tylko tam się znajdują 9-osobowe. My mamy 14-osobowe, bo takie są plus 15 stanowisko nauczyciela, bo takie są wymagania narzucone na szkoły ponadgimnazjalne. Poza tym pominięto zupełnie naszą pracownię multimedialną przy bibliotece. Być może taka pracownia istnieje, ale ja nie wiem, czy ta instalacja jest taka, jaka powinna być standardowa w szkołach ponadgimnazjalnych. Poza tym, panie naczelniku, pominięto jeszcze naszą jedną pracownię telekomunikacji. To jest jedna z naszych pracowni przedmiotowych. Tak, tak czy inaczej, proszę Państwa, jeżeli sama ta kwota, czyli 345 tysięcy przenosiny samych tylko naszych pracowni, ja nie mówię o przenosinach całej szkoły, samych tylko pracowni przedmiotowych, bez których moja szkoła nie jest w stanie funkcjonować, bo wiadomo, to jest szkoła ponadgimnazjalna, która kształci w określonych zawodach. Te pracownie muszą być. Już znacznie przekracza kwotę chociażby wykupu działki i załatwienia ostatecznie problemu gruntowego. Także na tym by się należało zastanowić. Poza tym, proszę Państwa, w tych danych, które czytał przed chwilą pan naczelnik, przy obydwu koncepcjach są podane szacunkowe kwoty, na przykład przystosowania Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby tej placówki szkolno-gimnazjalnej. I tam, jak Państwo zwrócicie uwagę, są koszty remontu, bieżące, malowanie i tak dalej. Ja mam pytanie, dlaczego jedyne koszty dotyczące naszych przenosin do budynku gimnazjum nr 3 to są koszty przenosin naszych pracowni? Jak gdyby nie doliczono zupełnie do tego kosztu, przecież ten budynek trzeba przygotować na potrzeby szkoły ponadgimnazjalnej, a tych kosztów tam w ogóle nie ma. Są tylko koszty przenosin naszych pracowni, no i jeszcze, tak jak mówię, zaniżone o 4 praktycznie pracownie. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję. W naszej szkole nabór nie spadł. W naszej szkole nabór jest cały czas na takim samym poziomie. Mamy nawet klasy liczniejsze w niektórych zawodach i myślę, że tutaj tym nie możemy się sugerować, że ktoś powiedział, że będzie likwidacja czy przeniesienie i spada nabór. Nabór spada w szkole, która jest może szkołą... W naszej szkole, tak jak powiedziałam, nabór jest cały czas na tym samym poziomie. Poza tym, jeżeli chodzi o to, jaki jest koszt utrzymania naszej szkoły, jest to szkoła najtańsza w mieście. Szkoła, która roczne utrzymanie szkoły wynosi 44 tysiące z opaleniem, z mediami, z palaczami, więc jest to koszt naprawdę bardzo niski. Proszę porównać właśnie koszty utrzymania innych placówek. Subwencje oświatowe oddajemy w dużym procencie do budżetu miasta i myślę, że to też powinno być wzięte pod uwagę. My jesteśmy w budynku starym, który jak każdy stary budynek wymaga remontów i nakładów, ale myślę, że nie są to aż tak duże nakłady i remonty, jak Państwo radni może myślą. Jest zarzut, że w naszej szkole nie ma sali gimnastycznej. No, jest to poważny zarzut, ponieważ musimy z naszą młodzieżą wyjeżdżać do hali sportowej, na basen, na lodowisko. No, robimy co możemy, żeby zajęcia odbywały się. Ale podjęłam już pewne kroki, jestem dopiero dyrektorem od września tego roku, 2007, i są ustalenia. Rozmawiałam z panem wiceprezydentem i skierowano mnie do
pana naczelnika Wydziału Architektury, że na naszym dachu możemy wynająć powierzchnię dachu i zainstalować maszt telefonii komórkowej. Wynegocjowałam kwotę, bardzo wysoką mi się wydaje, ponieważ zaproponowano 1000 zł za miesiąc, ja wynegocjowałam 1800 i mając taki dochód dla szkoły co miesiąc, można by pomyśleć o wystawieniu takich namiotów. Są namioty, które spełniają rolę sali gimnastycznej. Taki namiot sali gimnastycznej, odpowiadając sali gimnastycznej wymiarami, wynosi około 20 kilku tysięcy. Więc myślę, że w ciągu 1,5 roku, 2 lat można by ewentualnie taki namiot postawić. Poza tym chcę zwrócić uwagę, że nasza młodzież uczy się w dwóch zmianach. Pierwsza część jest w szkole, druga część jest na zajęciach praktycznej nauki zawodu. Lekcje odbywają się do 2 godziny, więc jeżeli by, idąc za tą naszą koncepcją, którą nam zaproponowałam na spotkaniu z panem naczelnikiem, zrobić w ten sposób, że uczymy w zawodach, które są bardzo potrzebne w naszym mieście, bo jestem po rozmowach z Urzędem Pracy, uzupełnić właśnie w naszej szkole naukę dla uczniów kończących zawodową szkołę o właśnie technikum uzupełniające, czyli liceum uzupełniające. Wtedy szkoła byłaby wykorzystana w większej procencie. Miałaby popołudniami zajęcia. I myślę, że nawet jeżeli by była połączona, nawet w naszej szkole jakaś klasa zespołu szkół numer 2, też byśmy się zmieścili i myślę, że na pewno nie byłoby to ze szkodą dla naszych uczniów. Uczniowie są naszym największym dobrem i robimy wszystko, żeby im zapewnić bezpieczeństwo, żeby im zapewnić dobrą atmosferę w szkole. W naszej szkole to wszystko jest. Szkoła jest w centrum, jeszcze chcę zwrócić uwagę na to. I do naszej szkoły dojeżdża młodzież, nie tylko z Piekar się uczy młodzież w naszej szkole, ale dojeżdża z miast ościennych, dojeżdża z Mierzęcic, z miasteczka, Stanowskich Gór, z Radzionkowa. Z Radzionkowa dojeżdża prawie 1,5 klasy do nas, więc jest to bardzo duża liczba. Z Bytomia, z Siemianowic, Michałkowic, no z różnych okolic ościennych miejscowości i większość młodzieży dojeżdża właśnie jednym autobusem. I to jest bardzo ważne, że my nie możemy być przeniesieni do Brzezin, tak jak tutaj sugerował mój przedmówca, ale właśnie, żeby zostać w centrum miasta, bo to jest bardzo ważne. Ja właściwie już skończyłam, także dziękuję bardzo. Krystyna Wicik, dyrektorowi Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śląskich. Ja po prostu ze względu na prośbę pana radnego nie będę przedstawiała naszej placówki. Ja tylko powiem, że nie jesteśmy małą szkołą. Obecnie do naszego gimnazjum uczęszcza 253 uczniów. Mamy klasę 37-osobową. Nauczyciele w pełni wykwalifikowani. Oprócz tego mamy 17 pracowników administracji obsługi, w tym kuchnia, która codziennie wydaje około 80 obiadów. Nasz budynek jest wykorzystywany nie tylko częściowo, ponieważ my pracujemy w systemie jednozmianowym. Mamy taki komfort, że możemy i mamy mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, z których korzystają nasi uczniowie. Te zajęcia pozalekcyjne są prowadzone przez naszych nauczycieli, są prowadzone przede wszystkim społecznie. Na tych zajęciach uczniowie, wiadomo, podnoszą swoje zdolności, umiejętności, rozwijają zainteresowania, ale ja może ten fakt pominę, chociaż to jest fakt bardzo ważny dla nas. Ja chciałabym nawiązać króciutko do tego, że jesteśmy miejskim gimnazjum nr 3 noszącym imię Jana Pawła II. Proszę Państwa, Rada Miasta niespełna 3 lata temu naszej szkole nadała to imię. Czy wtedy nie wiedziano, że będzie reorganizacja? Po co do tego doszło? Z chwilą wejścia do rodziny szkół imienia Jana Pawła II zaczęliśmy naprawdę bardzo aktywną działalność. Między innymi w czerwcu byliśmy organizatorami zjazdu tej rodziny szkół. To są szkoły imienia Jana Pawła II z całego województwa. Jest taka piękna strategia rozwoju naszego miasta, która została uchwalona w 2004 roku, gdzie Piekary, jest pięknie napisane, mają być duchową stolicą Górnego Śląska. My
wchodząc właśnie w to, że jesteśmy szkołą Jana Pawła II, promowaliśmy nasze piekary jako właśnie tą duchową stolicę. Jesteśmy ujęci w wieloletnim planie takiej pracy w rodzinie tej szkół. Za rok mamy być organizatorem tegoż kolejnego zjazdu. To może bardzo króciutko, ja bym na ten temat mogła dużo mówić, ale nie będę się rozwijać. Chciałabym tylko ten problem zasygnalizować. Teraz chciałabym się odnieść do koncepcji, które zostały przedstawione. Pierwsza koncepcja bardzo ładnie brzmi, bo brzmi połączenie nas w zespół szkolno-gimnazjalny. Ale proszę Państwa, de facto to nie będzie teraz likwidacja, ale nasza szkoła umrze śmiercią naturalną, ponieważ w tym momencie 245 uczniów, którzy obecnie uczą się w klasach pierwszych, drugich, będzie musiało się przenieść do budynku szkoły podstawowej. Tam będzie nabór w tym roku, wiem, na bodajże no, takie niepełne dwie klasy pierwsze. W tym momencie tracimy cztery klasy, to są godziny nauczycielskie. I nauczyciele nie znajdą nigdzie pracy, bo nie będzie naboru do naszego gimnazjum. Będziemy mieć nabór z tych dzieci, które będą w szkole podstawowej. Kolejna sprawa, więc za kilka lat naszego gimnazjum nie będzie. Ja jestem upoważniona przez rodziców, którzy rozmawiali ze mną, którzy mają młodsze dzieci, teraz ich dzieci chodzą do naszego gimnazjum, stwierdzili, że jeżeli nastąpi takie połączenie tych właśnie zespół szkolno-gimnazjalnych, niestety zabiorą te dzieci, które już do nas chodzą i na pewno nie poślą tych dzieci młodszych, ponieważ będą wybierać gimnazja, gdzie jest tylko stricte gimnazjum, w naszym mieście bądź w miastach ościennych. I to nie są moje słowa, proszę Państwa, ja rozmawiałam z rodzicami. I taka jest wola właśnie rodziców. Jeżeli chodzi o likwidację, tą drugą koncepcję, no tutaj oczywiście w ogóle nas nie ma, ponieważ dzieci z klas obecnych pierwszych, drugich, tak jak mówię, jest ich obecnie 245, będą, brzydko mówię może, rozparcelowane do gimnazjów, przede wszystkim numer 1, numer 2. W tym momencie te gimnazja będą przepełnione, proszę Państwa. Zacznie się dwuzmianowość, bądź też będą to klasy liczne, ponad 35-osobowe. W obydwu tych koncepcjach mówiono nam, że nikt nie straci pracy. Proszę nam konkretnie powiedzieć, w jaki sposób nikt nie straci pracy. Skoro my mamy 37 nauczycieli, za naszymi dziećmi, gdyby doszło do połączenia, wszyscy nauczyciele nie pójdą. W tym roku mamy 14 klas, tam będzie tylko 10. Nie wiem, czy w innych gimnazjach będą dyrektorzy przyjmowali naszych nauczycieli. Będzie się to związało ze zwolnieniami, z odprawami. Jeszcze gorsza sytuacja dotyczy pracowników administracji i obsługi. Mamy 17, 3 panie z kuchni. Czy Państwo w tym momencie mogą nam powiedzieć, że te panie na pewno dostaną pracę? A gdzie dostanie praca pani sekretarka, pani kierownik, woźny, panie sprzątaczki? Ci ludzie zarabiają naprawdę niewielkie pieniądze, ale zarabiają. Mogą na przykład zapłacić czynsz za te pieniądze, które zarabiają u nas. Później stracą pracę całkowicie. Bardzo króciuteńko. Chciałam się odnieść do kosztów, które zostały tutaj przedstawione. Takim kosztem, który nie jest ujęty, gdybyśmy zostali przeniesieni do szkoły podstawowej numer 1, nie ma na przykład tutaj czytelni, która jest obowiązkowa w gimnazjum. My mamy nową czytelnię, zrobioną oczywiście z kosztów własnych rodziców. Do tej czytelni w tym roku pozyskaliśmy z unijnych pieniążków pracownię multimedialną. Czekamy na kolejną pracownię komputerową. Mamy już dwie, ale staraliśmy się o kolejną pracownię komputerową. Dostaliśmy ją, czekamy tylko już de facto na komputery. W tamtej szkole jest tylko jedna pracownia. Te pracownie trzeba przygotować pod te nowe komputery. Założyliśmy alarm, oczywiście wszystkie zabezpieczenia, które są potrzebne. Tam trzeba by to robić.
W tym roku pozyskaliśmy częściowo z ministerstwa, częściowo oczywiście z Urzędu Miasta pieniążki na monitoring. Monitoring rusza od drugiego semestru. W szkole numer 1 monitoringu nie ma. My, proszę Państwa, obawiamy się, że ja rozumiem, że trzeba oszczędzać, że szukają Państwo oszczędności, tylko nasze takie wspólne obawy, bo to nie jest moje zdanie, ja jestem upoważniona oczywiście przez całą społeczność szkolną do wyrażania tej opinii. My boimy się, że tutaj chodzi głównie o to, że potrzebny jest budynek naszego gimnazjum, że to jest dla Państwa najważniejsze i w tym momencie no, szuka się oszczędności kosztem dzieci. Tych dzieci jest naprawdę dużo. Za dziećmi są rodzice, za rodzicami pracownicy, ponad 50 pracowników. I ja chciałabym się zwrócić do Państwa radnych z takim może dosyć dramatycznym apelem, ale bardzo prosimy, cała nasza społeczność prosi, żeby Państwo bardzo dobrze rozważyli tą decyzję. Państwo z woli wyborców pełnicie funkcję radnych przez 4, przez 8 lat, może niektórzy więcej. Natomiast szkoła istnieje wiele lat. Szkoła teraz istnieje, powinna istnieć. W szkołach rodzi się tradycja, my tradycję już kontynuujemy. I Państwo, jeżeli nie przemyślą dokładnie tej decyzji, poprzez jedno podniesienie ręki możecie zlikwidować jedną z piekarni szkół, która niestety zniknie z mapy naszego miasta. Zastanawiamy się nad dobrem dzieci. Połączenie podstawówki z gminami naprawdę nie zrobiło. Reforma miała na celu rozdzielenie starszych dzieci od młodszych. My mamy też małe dzieci, to są dzieci 15 dobrych lat nigdy nie było, zarówno na filmie ponad 20. Zawsze mamy uboczu odstawione. Uważamy, że to najgorsze. Wydaje mi się, że to, co jest w tej chwili zrobione, bardzo dużo wyremontowanych pomieszczeń dzięki rodzicom. Mamy tu stare komputerową też. Ta proszę, jest. Z pieniędzy Rady Gminy.